Przyjacielu, weź mnie na początek filmu, fajnie by było. Dawaj mnie na początek, albo chciałem napisać coś kreatywnego, ale nie mam pomysłu. Nie chcę wyjść na roszczeniowego, ale czekam na kolejny odcinek. Dzień dobry, moi mili, dzisiaj po raz kolejny zabiorę was w świat Januszy Biznesu, czyli osób, które zawsze znajdą świetną okazję, aby zarobić trochę grosza, albo przynajmniej trochę zaoszczędzić. Jeśli jeszcze nie widzieliście poprzednich części tej serii, to tutaj pokaże się karta z playlistą ze wszystkimi odcinkami, zachęcam do nadrobienia. No i koniecznie zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a chciałbyś być na bieżąco z filmami. A teraz... zaczynamy! Sprzedam cyferki na drzwi, kupione omyłkowo, bo ja nie mieszkam pod numerem 62, tylko 26. Polecam. Zawsze mogło być gorzej, mógł na przykład dostać 92, tak przynajmniej cyfry ma takie same. Sprzedam sukienkę rozmiar 40, pasuje na 42. Założona raz na imprezę, materiał zwiewny, tuszujący okrągłości, a tutaj jest malowana aplikacja. Ale trzeba przyznać, że zarówno sukienka, jak i pan ładnie leżą. Dzień dobry, czy ogłoszenie jest dalej aktualne? Mieszkanie na wynajem, kawalerka. Witam, tak, aktualne. Czy jest ślady użytkowania oprócz tych, co na zdjęciu? Ślady użytkowania, no drobne na pewno są, trzeba sobie przyjść obejrzeć. Czy mogę wtedy zorganizować dostawę impost kurierem? Na własny koszt oczywiście. Po prostu jestem z Zakopanej i nie mam możliwości odbioru osobiście. O kurde, ale ten impost się rozwija. Już kawalerkę można kurierem przesłać. Ciekawe, czy dostarczają do paczkomatu. Ale czy wtedy nieruchomości nie stają się ruchomościami? Witam serdecznie. Czy byłaby możliwość oddania za darmo tych rzeczy dla dużej, biednej rodziny laptopów? Bardzo proszę. Jak widać, w tym kraju już nawet laptopom coraz gorzej się żyje. Te laptopy mają w ogóle co jeść? Jak ich sytuacja rodzinna? Wynajmę mieszkanie kobiecie w zamian za wspólną noc raz w miesiącu. 48 metrów kwadratowych wola. Osiedle strzeżone, dostępne od zaraz, po więcej informacji zapraszam na priv. Cholera, no dlaczego to zawsze muszą być kobiety? Ale w ogóle to bardzo dobry biznes. Po 5 dniach wypad, bo nie płacisz i kolejna. Ciekawe tylko, gdzie zamontował ukryte kamery. Widzę, że starsza wersja gry za 25 kupię jeszcze dziś wieczorem. Witam, nie, dziękuję. Czemu? Bo nie jestem zainteresowany ofertą za 25 zł. To nieźle, bogacz się znalazł. Ktoś pieniędzy nie ma, to od razu w pysk napluć. Gratuluję podejścia. W innych miejscach też ma pan pretensje do osób, jeśli nie chcą sprzedać produktu za tyle, za ile pan chce? Dobra, przyczynia się pan do śmierci marzeń małego dziecka. Pozdrawiam. Niszczysz dzieciom marzenia, bo ci się zachciało po normalnych cenach sprzedawać. Witam, za telewizor 150 zł. Cena nie podlega negocjacji. Witam, za telewizor 100 zł. Niestety, nic z tego. Ja już dzieciom pokazałam i one teraz płaczą, bo chciały mieć taki na bajki. Jesteś bogaty, to cię stać, a ja mam dwoje dzieci, a ty nie chcesz pomóc. To jest nic, kiedyś z gościem pisałem, bo miałem gierkę na Playa na sprzedaż za 40 zł. Dałem odbiór osobisty i typ mi pisze, że on daje 10 zł, bo 30 na paliwo musi wydać. Wymiana? Witam, nie interesuje mnie wymiana, chyba że na iPhone 8 z moją dopłatą. A to nie. Wymiana? Nie. Wymiana? A może wymiana? Ej, to może wymiana. Może za piątym razem zmięknie i się zgodzi dla świętego spokoju. To tylko taki trik. Więc mi odpowiada, jeśli mój przyjaciel może zadzwonić do ciebie w niedzielę. Jak czujesz się bardziej komfortowo? Kiedy mój przyjaciel może odebrać radio? Naprawdę potrzebuję tego radia. Będę bardzo wdzięczny, jeśli kupię radio. Kolega odbierze radio pod wskazany przez ciebie adres lub jeśli nie chcesz dostawy z przedpłatą 20 zł. Błagam o sprzedaż radia! Teraz to sam zacząłem chcieć to radio. No sprzedaj mu to radio, człowieku! Nic dziwnego, że sprzedający mu nie odpisał. Chłop tak błagał o to radio, że pewnie stwierdził, że sam jednak chce je mieć. Szukam ubrań na siebie, jakieś małe i duże, wszystko mi się przyda, bo lubię mieć wybór. W szafie. A mam ciężko, bo mało mam zmian i ogólnie wirus też mnie przeraża, więc wolę dmuchać na zimne i mało mam pieniędzy, a nadal lubię się stroić. Klejecie posty, co macie, ja wybiorę sobie, co ewentualnie mogę przyjąć w ramach prezentu. I to wstyd, to fajka poprosić, jak mi się skończą, a tu takie rzeczy, na takich ludzi powinien być paragraf. Ewentualnie mogę przyjąć, łaska pańska, niechaj zejdzie plebs z drogi królowej. Dobry wieczór, jaka cena aparatu? 200. Okej, dziękuję. Za 140 zł oddam. Dziękuję. Za 130 ostatecznie. Dziękuję. Za 100 zł. Dziękuję. Pierwszy raz spotykam się z tym, żeby sprzedający sam ze sobą się targował. Oddam za darmo. Dziękuję. Jeszcze mogę przywieźć panu. Dziękuję. Dorzucę żonę. Dziękuję. Witam. Czy ma ktoś do oddania zalegającego w szufladzie smartfona, bo nabył nowego? Nie stać mnie na kupno, a mi i żonie padają wyświetlacze. Bez docinek. Proszę o priv. Czemu mnie to nie dziwi, że znowu kolejni bardzo biedni ludzie żyjący z zasiłków żebrają na grupach o telefon, żeby dać im za darmo? Ma ktoś na zbyciu mieszkanko po babci? Bo ja wynajmuję i nie mam swojego, a na pewno są bogaci, którzy mają po parę chat. Witam. Sprzedam dwa w pełni sprawne monitory. Cena przy zakupie obu to 80 zł, osobno 30 zł za jeden. Monitory działają w pełni, po prostu zalegają mi w szafie. Więcej szczegółów priv. Nie czaję, jakaś dziwna strategia marketingowa albo nieznajomość matematyki. Aha, bo ona pewnie liczy z podatkiem od wzbogacenia. Jak bierzesz dwa, to znaczy, że burżuj i się nachapałeś. Skoro kogoś stać na dwa monitory, to znaczy, że ma hajs i może zapłacić więcej niż ktoś, kogo stać tylko na jeden. Proste. Witam, jestem potrzebującą matką. Mój narzeczony obiecał mi ślub, obiecał mi wszystko, ale jak zaszłam w ciążę, zostawił mnie z brzuchem. Nie mam pieniędzy na wózek, mam odłożone jedyne 300 zł. Ma tylko 300, ale jej dziecko musi jeździć wózkiem, który normalnie kosztuje tyle, co punto w gazie. Kiedyś będę tak bogaty, że kupię z 10 tych queenów, poleję benzyną, podpalę. A filmik z ogniska powrzucam na mamusiowe grupy i popatrzę, jak świat płonie. Witam, bym wzięła jednego, ale mieszkam w Bydgoszczy, a te króliczki skąd są? Ja nie mam królików. Mogę wiedzieć, gdzie mieszkają te króliki? Ja nie mam żadnych królików. Ja rozumiem, a te króliki skąd są? Miejscowość. Czy pani umie czytać? Okej, ale co z tymi królikami? No ale skąd są? Chcę wiedzieć. Czy temu gościowi został jeszcze jakiś królik? Czy mógłby mi go przywieźć ktoś coś? Dobry wieczór, mam pytanie, chodzi o odkurzacz. Czy oddałaby pani za połowę ceny z ogłoszenia, bo mój uległ awarii? Mieszkanie za 300 tysięcy? Sprzeda pan za 150, bo moje już takie do remontu. Pralka jest w stanie
idealnym. Jest praktycznie nowa, a co do pojemności to napiszę jutro. Niestety nie znalazłam informacji dotyczących pojemności litrowej, za to pojemność jej mierzona wsadami to 1,5 kg suchego, 3-4 mokrego. Wymiary to głębokość 40, szerokość 40, wysokość 73 cm. A można w niej nawet prać kurtki zimowe? Można. A miałaby pani może jakąś kurtkę zimową po córce, taką do oddania, co jest za mała już? Ma pani? Super, to ja poproszę o kurtkę, a za pralkę podziękuję. Najpierw muszę mieć kurtkę, żeby mieć co prać. A czy kurtka posiada kieszeń na klucze do samochodu? A miałaby pani może jakiś samochód, może jakiś dom przy okazji by się znalazł, bo ja to w życiu nie mam szczęścia. Bank swojaków, naklejki 100 zł. Sprzedam całą planszę naklejek na swojaka, w ofercie 80 naklejek. Naklejek można sobie wymienić na dowolnego swojaka. Teraz posłuchajcie mnie bardzo uważnie. Żeby dostać tę śmieszną maskotkę z Biedronki, trzeba uzbierać 80 naklejek. W ogłoszeniu jest mowa o takiej właśnie ilości, podczas gdy cena wspomnianego pluszaka kupionego normalnie bez żadnych naklejek wynosi 50 zł. Żeby było jeszcze zabawniej, dodam, że te pluszaki na AliExpress chodzą po około 20 zł. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry, czy sukienka jest jeszcze w sprzedaży? Dzień dobry, tak. Za 250 zł bez żadnej obniżki? Niestety, nie obniżę ceny. To może umówimy się na 200 zł i odebrałabym już teraz. Przykro mi, ale nie. Mój chłopak pracuje w KFC, to może 200 zł i kubek gigant. No dobra, tylko dorzućcie sos czosnkowy jeszcze. No co, flaszka też zawsze brzmi lepiej niż 3 dychy. Za 3 dychy w tym kraju nic nie załatwisz, ale za flaszkę to już załatwisz wiele. Żeby tylko ten sos czosnkowy nie okazał się ekstra specjalnością szefa kuchni. Witam, karton po monitor QB43R Samsung, przydatny przy przeprowadzce, styropian ochronny w środku. Karton 43 cale lub 55 cali, cena 60 zł. Zapraszam, odbiór osobisty, Warszawa. Ech, dobra, ogłoszenia dotyczące sprzedaży kartonów po telewizorach stają się pomału tradycją tej serii. No to może i ja spróbuję. Chce ktoś kupić? Posiadam 4 sztuki naklejek z nowej edycji Gang Swojaków w sklepu Biedronka. Zamienię na 2 duże Merci. Odbiór Dworcowa 110. Okej, to jeszcze raz. Duże Merci kosztuje jakieś 30 zł. Sprzedający zażyczył sobie 2 sztuki. 4 naklejki za 60 zł. Cena maskotki kupowanej normalnie w sklepie 50 zł. A na AliExpress 20. Dzień dobry. Kto sprzedania jest tu butelka wody z Nadbałtyku przywieziona w niedzielę z Mielna. Być może ktoś nie był w tym roku, a chce się pochwalić przed znajomymi albo dzieciom, pokazać jak smakuje słona woda z morza z Bałtyku. No proszę bardzo, jest możliwość taka. Zapraszam. Cena 200 zł, a jak ktoś zaproponuje więcej, to sprzedam za więcej. PZDR. Muszę przyznać, że na pierwszy rzut oka wyglądało mi to na jakiś sikobidon i byłem trochę przerażony, czym ludzie handlują w sieci. Nie żebym się czepiał, ale 200 zł za pół takiej butelki to taniej chyba byłoby przejechać się pociągiem i napełnić baniak 18-litrowy. A ja mam słoik ze świeżym górskim powietrzem. Tanio, sprzedam. Witam, wynajmę pokój. Ogółem są 3, ale 2 zajęte przez Polaka i Ukraińca. Mieszkanie świeżo po remoncie, w fajnej i spokojnej okolicy, 300 metrów do sklepu. 25 zł za internet bez limitu, a jak dojdziesz, to 500 zł za miesiąc. A jak nie dojdę, to ile? Wtedy usługa jest gratis od firmy? Witam. Byłabym bardzo wdzięczna, gdyby nam pani wstała foteliczek. Niestety nie mamy pieniędzy, żeby kupić. A za tydzień mam termin, nawet nie będziemy mieli w czym synka do domku przywieźć. No ładne jaja, to teraz zamieszka purchle w szpitalu, bo nie ma jak do domu wrócić. Ciekawe, czy mają pokoje i nauczycieli dla dzieci bez fotelików. Właśnie wyobraziłem sobie całe podziemie szpitala wypełnione mieszkaniami dla dzieci, które nie mogły wyjść, bo nie miały fotelika. Nowa cywilizacja. Tobie śmieszkujemy, ale czujecie, jak ten dzieciak od samego początku ma przerypane? Poszukujemy pracowników na stanowisko sprzedawca w sklepie w manufakturze. Stawka 7 zł za godzinę plus premie. Wymagana dyspozycyjność 5 dni w tygodniu, system zmianowy 7.15, 15.22, kontakt PRIV. Tej dzisiejszej młodzieży to się już totalnie w głowach poprzewracało. Zarabiać by chcieli, może jeszcze pieniądze. Powinni się cieszyć, że praca jest. I wystarczy paczka od firmy na święta. Ta gorzka czekolada i pomarańcze to i tak koszty dla firmy i głupio mi to przyjmować. Dzień dobry, czy pierdział pan w spodnie? Jeśli pan powącha i będzie wyczuwalny zapach, to trochę zejdę z ceny. Zdarzyło mi się nawet puścić jesiennego bąka. A jaki to jest jesienny bąk? Taki z kasztanami. Dobry wieczór, ja w sprawie tych słuchawek. Dobry wieczór, oferta aktualna. Jaka cena? 5 zł. Proszę przywieźć te słuchawki. Gdzie mam przywieźć? Pod szpital i 5 paczek papierosów jeszcze. Ja pani oddam kasę, jak wyjdę ze szpitala. Jak już pójdziesz pod szpital, to weź mi jeszcze 2 piwka po drodze, tylko żeby zimne były. Dzięki, czekam. No co, w końcu klient nasz pan, co nie? Garmin Tactics Delta, nieprzeciętnie cwana bestia dla prawdziwego faceta. Trochę może i używany, ale w naprawdę dobrym stanie. Poza tym cena. No a na dodatek z paragonem z jednego z brytyjskich renomowanych sklepów z biżuterią. Aż nie chce się wierzyć, że to legalne. A jednak dostałem go na jakieś święta czy urodziny, która wezwała na mnie milicję. Ani na nią, ani na niego nie mam chęci patrzeć. Zdjęcia później porobię, jak się rozjaśni. Wrzucę. Nowa forma terapii. Zamiast po pijaku żalić się znajomym, to wystawię ogłoszenie na OLX. Niech się dowie pół Polski, że nie mogę już patrzeć ani na nią, ani na ten zegarek, co go wystawiam po takiej cenie, że to powinno być nielegalne. Facet nadaje się do marketingu. Witam, 20 dam, możliwy odbiór dzisiaj? Witam, za 30 można odebrać nawet teraz. 25 ostatecznie. Proszę dokładnie zapoznać się z ogłoszeniem. Cena nie jest do negocjacji. To się wypchaj tymi zajechanymi jak pięta Araba butami. Powodzenia w sprzedaży za taką cenę, haha. Zawsze mnie rozwala, jak ci biznesmeni sobie dopowiadają na otarcie łez, że nikt kurwa nie kupi za wyższą cenę niż oni oferują. No bo kto da taki majątek? 5 zł więcej! Za 25 zł to jest super interes, ale za 30 to już zajechane jak pięta Araba i w ogóle nic nie warte. I to wszystko na dziś, moi drodzy. Dzięki, że zostaliście do końca. Pamiętajcie o komentarzu, łapie w górę i subie, jeśli odcinek wam się spodobał, a także odwiedźcie mnie na fanpage'u, Instagramie i Discordzie. Do wszystkiego linki są na dole w opisie. Dzięki i na razie!
ja też chcę być dana na koniec. Kto zjada ostatki, ten piękny i gładki.